Mniej więcej 2 lata temu Radio Wnet wyruszyło na wielką wyprawę. Ta wielka wyprawa zaczęła się w Białymstoku, a właściwie zaczęła się w pracowni rzeźbiarskiej Michała Jackowskiego, który jest teraz w studiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich. I tak toczy się nasze życie. Gdzie pana rzeźby? Kto ma pana rzeźby? No tego wszystkiego nie wiem dokładnie, ponieważ często to galerie dalej sprzedają moje prace i nie zawsze ujawniają, ale jest parę takich osób, na przykład pan Berlusconi, zmarły niedawno, otrzymał moją pracę od swojej córki. A co się córce Berlusconiego spodobało w pana pracy? No, myślę, że to, co wszystkim, ta uniwersalna ponadczasowość antyku połączona ze z takim nowoczesnym sznytem popartowym i przesłania, które stoją za tymi pracami. Bo to jest to, co jest, co pana różni, pana rzeźby, to jest antyk, Grecja, tak? Tak, tak, ale przede wszystkim właśnie to połączenie z elementami zaczerpniętymi z naszej współczesności, w zasadzie z symboli konsumenckich, takich konsumeryzmu i takie dość krytyczne spojrzenie na pewne aspekty naszego życia. Jakie? No właśnie pogoń za posiadaniem bardzo często, też za przyjemnością, ten thrill dopaminy, który nas ścigał w różnych aspektach. No ale też pytania, które zawsze stoją za każdą z moich kompozycji. Chyba ważne pytania, na pewno ważne, i widzę, że widzowie to doceniają, bo refleksje, jakie wzbudzają te prace, nie pozostają ich obojętne. A jaka rzeźba, z jakiej rzeźby, którą pan wykonał, jest pan najbardziej dumny i najbardziej zadowolony? No, takim moim szedewrem, można powiedzieć, jest kompozycja Empty Gold, która zyskała szerokie uznanie, więc no, trudno nie być też zadowolonym z tego. To taka antyczna głowa, jeśli chodzi o stylizację, ale podzielona na puzzle, które można dekonstruować, a w środku pustka wyzłocona prawdziwym 24-karatowym złotem. I to chyba najbardziej rozpoznawalna moja praca. Która jest gdzie? No, różne odmiany tej pracy. Nie jest to jedna tylko sztuka. Więc no, krążą po świecie, są wystawiane. No, w tej chwili akurat zamykam wystawę w Warszawie, w galerii Wall Space, ale równocześnie duża wystawa w Biedelsdorfie w ramach wystawy Nord Art 2023. Za chwilę też wystawa w Cortina d'Ampezzo we Włoszech. Dużo się dzieje w tym roku. Ta wystawa w Warszawie, którą jeszcze dzisiaj można zobaczyć, też ma swoją specyfikę, swoją cechę, bo dwie galerie ze sobą współpracują, dwie galerie komercyjne, ponoć to się często nie zdarza. Ta druga galeria to jaka? Tak, rzeczywiście, to Chris Contini Contemporary, bardzo ważna galeria włosko-angielska, która współpracuje ze mną od paru lat. I tutaj taki właśnie sympatyczny mariaż na polskim rynku sztuki, który się podobno wcześniej nie wydarzył, dlatego tak też jest zauważony bardzo mocno, gdzie dwie galerie komercyjne współpracują ze sobą. Też dom aukcyjny Paul Swiss Art bardzo dobrze to zauważył i też wszedł w tą współpracę, więc bardzo ciekawe wydarzenie pod tym względem takim komercyjnym. Ta włoska galeria to jest znana? Tak, no, nazwisko Contini we Włoszech znaczy wiele. No, chociażby to, że moje rzeźby są w kolekcjach takich właśnie nazwisk jak Berlusconi, czy Bernie Eccleston w Londynie, właściciel Formuły Pierwszej. Także tak, rzeczywiście, no, galeria z tradycjami, już drugie pokolenie galerzystów. A jak pan tam trafił? Jak pana rzeźby tam trafiły? W 2019 roku brałem udział w konkursie w Londynie i dostałem tam dwie nagrody. Za co?
No, za swoją pracę, tak, jakby wyróżnione na konkursie, właśnie między innymi ta kompozycja Empty Gold była tam prezentowana. No i galerzyści wyszukują takie rodzynki na konkursach. Zostałem zaproszony do galerii w Londynie i tak zaczęła się ta przygoda. Trudne rozmowy? Jak taka rozmowa przebiegała? Nie, no to jest już później jest łatwe. To tak jak się zakochamy, to już wszystko idzie gładko. Najtrudniejsze jest to, żeby się znaleźć na tym świecie, dać się poznać bez nachalnego napraszania się, więc trzeba brać udział w wystawach, w konkursach, a nie chodzić i pukać po galeriach. Później już jest tylko przyjemność. Jak zakochał się pan w rzeźbie antycznej? No to z jednej strony jest taki przemyślany koncept, żeby po prostu komunikować się z widzem, bo dla mnie najważniejsza jest refleksja i dialog, ale tak naprawdę też to jest taki mój background, ponieważ skończyłem Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji Rzeźby. No i ten antyk otaczał mnie przez długie lata zewsząd. Stąd też taki wybór, ale no cóż, antyk jest to uniwersalny kod, język, który wszyscy rozumiemy. Przynajmniej. Tak pan sądzi, że wszyscy rozumieją język antyku? Myślę, że przynajmniej tutaj w kulturze, w basenie Morza Śródziemnego jest coś naturalnego dla nas, że zawsze odnosimy się do, myśląc o sztuce, tak archetypicznie myślimy o antyku, klasyce. Pana pracownia i pana dom jest w Białymstoku i to jest tak, że jak się wjeżdża na teren tego warsztatu domu, no to człowiek zupełnie zmienia się jego świadomość, bo to jest takie miejsce odizolowane od świata, który naokoło gdzieś biegnie. Tak, rzeczywiście mam to niebywałe szczęście, że żyję w takiej enklawie, zresztą to nie jest moje osiągnięcie, no to jest ziemia od pokoleń, tam wcześniej miasta nie było, miasto nas okrążyło, więc mój dziadek tą ziemię kiedyś zabezpieczył, kupił, mój tata nam to przekazał i tak rzeczywiście w środku, no może nie w środku miasta, ale w mieście mamy taką enklawę hektarową, gdzie mój dom rodziców, dom mojego brata, moja pracownia tworzy takie bulerby, można powiedzieć. W którym jak się żyje? No wspaniale, nie chce się wyjeżdżać, szczerze mówiąc. Jest to takie oaza odpoczynku na łonie rodziny, domu, zieleni, dobrych relacji. Jest pan artystą, ale oczywiście łowi pan informacje ze świata. Z tym jest trochę gorzej, szczerze mówiąc. Trochę jestem odcięty. Nie wiem, od 20 lat nie mam telewizora, a szczerze mówiąc też... Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? No, żeby nie zabrzmiało tak, że to jest taka szczęśliwość płynąca z ignorancji. Nie do końca to tak jest. Wiadomo, że docierają różne informacje i siłą rzeczy trzeba się też być na bieżąco, ale... Znaczy wie pan, że jest wojna na Ukrainie, takie podstawowe informacje każdy człowiek posiada, tylko nie żyje pan emocjami politycznymi na co dzień. Nie, polityka to jest coś dla mnie kompletnie obcego. Bo to obcego. Przeszkadza w sztuce? Obcego zupełnie nie, ale... Ciężko to wszystko rozróżnić, nie wiem. Mam raczej wrażenie, że z jednej i z drugiej strony nie ma poukładanych wartości. Trudno to osądzić po prostu w dzisiejszym świecie, a każdy osąd niesie ze sobą tak duże ryzyko błędu, że staram się oceniać jedynie tych ludzi i tych działań, których rzeczywiście znam bezpośrednio. Powiedziałem o Białymstoku, bo teraz w Białymstoku też zdarzy się coś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o pana rzeźbę i o pana dzieło. Tak, rzeczywiście, no jest nadzwyczajna sprawa, ponieważ dwa lata temu białostoczanka, która swoją karierę rozwinęła w Szwajcarii, postanowiła zakupić dużą moją pracę i podarować ją rodzimemu miastu, czym Białymstokowi, i 23 czerwca o 14 godzinie
otwieramy już tą rzeźbę, która permanentnie już będzie w przestrzeni miasta. Ale gdzie? Na jakiej ulicy? Zbieg ulicy Legionowej i Kilińskiego, samo centrum, niedaleko katedry, także no w sercu miasta. I jaka to będzie rzeźba? Rzeźba czterometrowej średnicy przedstawia... Taki, duża? Tak, no dość duża. Marmurowa? Brąz i połączenie marmuru, tak, także dwa materiały. Jednym. I co będzie przedstawiać? Jest to kompozycja pod tytułem Obietnica, bazująca na takim moim też dość charakterystycznym kompozycji Sticky Pink, czyli dwie twarze antyczne, które spoglądają na siebie, a połączone są takim ringiem rozciągniętej różowej gumy do rzucia. I ma powiedzieć co? Ma powiedzieć co? No, za tą rzeźbą stoi pytanie o jakość naszych relacji. Czy jest to coś więcej? Czy patrzymy sobie w oczy? Czy sklejeni jesteśmy tylko jakąś naskórkową przyjemnością? Jak ta guma, którą się żuje i wypluwa. I to będą mieli okazję oglądać Białostoczanie od 23 czerwca. Tak, szczególnie idąc do Pałacyku Ślubów, gdzie obiecują sobie miłość. A, to do tego ma przemawiać. No, tak się złożyło, że jest na drodze właśnie do tego miejsca, więc symbolika tym bardziej podkreśla kompozycję. Plany na najbliższy czas, poza tą wystawą? Poza tą wystawą, to 5 sierpnia Cortina di Ampezzo, Włochy, wystawa. No, potem trochę się rozjeżdżam na Wiedeń, Amsterdam, Haga, Targi Sztuki. Także ten rok. A gdzie pan kupuje marmur? Carrara, oczywiście Carrara. Od praktycznie 20 lat co roku tam jeżdżę i co roku wybieram bloki w tych łomach. Bo blok blokowi nierówny. Dokładnie, trzeba wszystko sprawdzić. Ale jak patrzy pan na blok, to pan już wie, co z niego wyrośnie? Jaka rzeźba? Kiedyś było tak, że kupowałem te bloki pod konkretną kompozycję. No teraz mam zapas około 100 ton marmuru, więc nie do końca wiem, co w każdym bloku się kryje, ale rzeczywiście już planów na konkretne kompozycje. Ale to jest tak, że jak zaczynamy pracować, to odkrywamy, co w bloku się kryje i potem ten blok może nam narzucić wyobraźni rzeźbę? Nie, to tak nie działa. To takie romantyczne wizje opowiadane, mity. Nie, praca rzeźbiarza polega na tym, że najpierw jest konkretny projekt bozetto, czyli szkic rzeźbiarski, potem model jeden do jednego i dopiero potem przeniesienie go w marmur, więc to jest konkretna, dużo takiego dobrego rzemiosła się za tym kryje. A na czym to mistrzostwo Greków polegało? Na tym, że odkryli pewne proporcje, może zauważyli pewne proporcje, wszystko doprowadzali do można powiedzieć, takiej geometrycznej, idealnej formy. Nie jest to naturalizm, ale spróbowali odnaleźć tak jak we wszystkim. No, gdzieś ta matematyka, język Boga, jak to mówią niektórzy, przez nie przebija i idealne proporcje, które stworzyli, do dzisiaj się bronią. A my dziękujemy panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Michał Jackowski, rzeźbiarz, artysta, był gościem Poranka Wnet. Patrzę, już jest godzina 8:00, za chwilę wiadomości.